Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy po wizycie na Białej Bazie u Izabel. Macie piorunujące informacje. Jutro godzina 19, poniedziałek, będziecie mogli uczestniczyć w tej wyprawie. Dzisiaj jest 2 lipiec 2023, jest niedziela. Ja teraz się bujam, mamy gorąco, za chwilę będzie relaks, ale Wam przekażę w skrócie te informacje. Mamy tam o gigantach, kim byli tutaj na ziemi, co to za rasa, co się z nimi stało. Następny temat był, właśnie najważniejszy temat był, to są frekwencje Schumana, o których się stało bardzo słynne. Cały obraz się ukazał po przeplatanych frekwencjach energii. Jest wytłumaczone, co to było, był atak ciemnych sił, chcieli się przebić poprzez specjalną ochronę, która otacza nie tylko Ziemię, ale część uniwersum, i chcieli sobie portal wydrążyć tutaj właśnie do naszej planety. Była akcja, była walka i dlatego był ten pokaz obrazowy na frekwencjach Schumana. A te uderzenia energetyczne, które widzimy, takie brodate, potężne, to są energie z ETA, z polskiego źródła dla nas. Teraz jest rozmowa o resecie, który już też jest wdrążony w ludziach i każdy oczekuje resety. Właśnie są dwa rodzaje resetu. Pierwszy, ten duży reset, gdzie też te wszystkie gadzie, nasienia po prostu są likwidowane. To duże resety są z boskiego źródła, gdzie tylko zostaje garstka ludzi, która przetrwa i zaczyna od zera po prostu i zaczyna się rozmnażać na planecie Ziemi, tak? A ten mały reset to jest ten reset, który gady nam szykują. To jest, znaczy się wszystko, co idzie o finansach, o zarządzaniach, o farmie, o wszystko to, co my jesteśmy po prostu niewolnikami. Izabel jeszcze raz powtarzała, my nie jesteśmy hodowlą, jak gdyż mówi, że my jesteśmy hodowlą. Nie jesteśmy hodowlą, po prostu nasza świadomość jest tak zatłumiona, tak zakrzyczana, tak powykrzywiana, że... No, ale już o tym tematu, że już ile razy już mówiłam, nie będę tego powtarzała. Posłuchajcie, że to bombowe informacje mamy. Przede wszystkim stanie idzie w misję. Od Agaty regresja właśnie te informacje Izabel przekazała, że zostały właśnie te impulsy wyłączone, które były. Zapraszam, Agata, kto jeszcze nie oglądał regresję hipnozę z Agatą, jest tutaj u mnie na liście hipnoza Agata, misja, oglądajcie, bardzo ważne informacje i to było przygotowanie właśnie stanie idzie. Będzie miał, musi się spotkać z jego przyjacielem, z istotą stamtąd, którzy się znają, musi wejść, bo oni byli, to mam nagrane poza, to nie było, to nie jest dla Was nagrane, to było dla naszej informacji i dzielę Wam się z Wami. Oni się znają, jeszcze jest bardzo wysoka istota ducha, bo nie wiem, kto to jest, ale oni byli razem w fizycznym istnieniu, ale nie tu na Ziemi, w innej galaktyce. I właśnie on ma wejść w stanie w tamto poprzednie istnienie, spotkanie z przyjacielem, bo obydwoje i Wezius po prostu całość od stani idą na misję specjalną i będzie, no będą akcje, już się na to cieszę, będę prowadzić to. Jak to będzie, wszystkie instrukcje to wtedy będą na bieżąco przekazywane, także główną rolę tutaj odgrywa. Tam pytaliście się o innych, inni nie będą, to już jest przygotowane i tak jest, i jeszcze ktoś tam podobno ma jeszcze, ale to się stanie, jest ta istota, czy ta, ten człowiek, czy człowieka, czy jest sprowadzony, przygotowany przez odgórnie. Także może Tania, moja córka najstarsza, ma przylecieć, może ona jeszcze tak samo będzie podłączona, nie wiem, zobaczymy. Agata zrobiła początek, wielkie dzięki za to i pozdrowienia też od Izabel. Także odsłuchajcie regresji i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Teraz
wszyscy tam walczą, o to walczą. Tak jest wszystko robione, żeby do tego resetu, reset ten główny, tak jak już był kilkakrotnie robiony, powiedziała Izabel, odbędzie się, ale po odłączeniu się przestrzeni. Bo teraz jak najwięcej właśnie jest do przejścia, do przeniesienia i tak dalej. Też bardzo ciekawy temat właśnie alfabety na całym świecie. Są ponad 100 różnych alfabetów. Także potężna ciekawostka o piktogramach. Są informacje. Także odsłuchajcie to. Zapraszam na jutro 19. Jest bardzo gorąco. Ja bardzo krótko tylko wam przekażę, że ta wyprawa była, no każda jedna, coraz więcej i więcej, coraz głębiej i głębiej wchodzimy w informacje. I najważniejsze, chcemy jak najdłużej przetrzymać, aż żeby nic się wielkiego tam... No oni przetrzymują właśnie te cywilizacje, wszystko pilnowane jest, żeby jak najwięcej przeszło istot do nowej przestrzeni i wtedy ten reset, który był, ten główny reset, ciekawostka, co jest niby przekazywane 1800 i coś, że był reset już robiony, że człowiek zaczął od zera. Tak, to był. Tylko ten czas, Izabel powiedziała, że jest nam fałszywie przekazany. My mamy tak, fałszywe godziny, fałszywe dnie, fałszywe miesiące, lata. Wszystko jest sfałszowane. Żyjemy w fałszywym świecie, w fałszywych informacjach, w niewiedzy przede wszystkim. I że odbył się ten ostatni reset, był właśnie z ETA przeprowadzony, także zostały tylko populacja została, ale była wyzerowana w tym, chodzi o wiedzę, bo wszystko zanikło. Także to był ten reset. Było wszystko, technologia była, wolna energia, wszystko było, ale to był ten reset. Także przy tym resecie też gadzie na siebie wyginęło, przybyli znowuż i tylko 1800 to jest też fałszywie przekazane. To była inna data, mówi tego. No co tutaj teraz zamiatać pod dywan i na nowo ścielić coś, jakąś białą płachtę. Już jesteście w tych latach, w tych przekazach i teraz nie da rady się to wszystko przekształcić, tak? Także ten mały reset to trwa. Co gady nam tutaj cały czas prowokują i manipulują, depopulują, tak? Ale to wszystko jest tak pracowicie, odgórnie robione, żeby nas jak najmniej wyniszczyć tutaj, dlatego że każda dusza jest cenna dla źródła boskiego i źródło boskie życzy sobie, żeby najwięcej istot powróciło czystych. A dlatego też tam było właśnie ciekawostka, bo ja zapominam te informacje. Izabel powiedziała, że tutaj nie ma czystej genetyki w człowieku więcej. Nie ma. My jako czysta genetyka jesteśmy całość tam. A te, co schodzą cząstki energii, czy jak to nazwać, nazywamy tak te cząstki duszy, schodzimy tu we wcielenia fizyczne. A jak zostało zanieczyszczone i jak ta genetyka zmieniana, dowiecie się właśnie tam w informacjach z białej bazy. Nie wyskakuję do przodu, ja tylko informuję tak w skrócie o co. No, bombowe informacje mówię wam. Także kochani, na tym będę kończyła. Zapraszamy. Zamawiajcie olejki Gracja Öl. Kontakt do mnie evidente.gracja. U mnie są, mamy jeszcze, nie wiem ile tam mamy, bo stanie za kamerą, może z 50 jest jeszcze, nie? Mamy jeszcze z 50 do dyspozycji i 50 butelek. Sara w Niemczech, no po starej cenie, nie? Bo jak będziemy produkować, to nie podnosimy ceny. Już nie, chociaż wszystko jest podrożałe, także wszystko, u weterynarz wszystko podrożało, także, ale no trudno. Zostajemy na starej stopie, jak to się mówi, nie zmieniamy butów. I krem Gracja u mojej córki Sara w Niemczech. Zamawiajcie u niej i ona, i wszyscy, kto tam z Niemiec zamawiają olejki, też u niej, bo żeśmy jej przesłali, ona ma do wysyłki dla was. Możecie zamawiać ile chcecie, a z innych krajów to, czy kontynentów, to tutaj u mnie bezpośrednio, my wysyłamy tu stąd. Na bazy idziemy,
Simone, pracujemy właśnie, żeby jak najwięcej Was oczyścić, uzdrowić i przede wszystkim z powrotem Waszą genetykę, Wasze DNA pierwotne, żebyście dostali, zanim właśnie wszystko się zmienia i Wasze zwierzęta, nie zapominajcie o Waszych zwierzątkach też, tak, żeby je oczyszczać, bo one są poczipowane niezmiernie. Człowiek to czyni, ale musimy im pomóc, bo one też przechodzą razem z nami. Kto kocha i chce, a one i tak powrócą tam do siebie, ale czy z Tobą, jak nie zadbasz, to na pewno nie. Także co jeszcze tutaj dodać? Jest takie gorączkowe zmęczenie. Za chwilę trzeba otrzeźwieć, gdzieś tam do wody wskoczyć. I co Wam życzyć? Miłego weekendu. I szykujcie się na jutro na najnowsze informacje z Białej Bazy. Pozdrowienia od wszystkich stamtąd. Wszystko, co my pozdrawiamy, dochodzi do źródła boskiego, do najwyższego umysłu. I zostańcie spokojni, tak mówiłam. Bądźcie gotowi na różne sytuacje, bo ta sytuacja stoi przed nami, ale zabezpieczcie się na tyle. Nie musicie jakieś tam w tunele, w bunkry jakieś tam się ładować czy chować, czy sobie, bo to jest głupota. Róbcie to spokojnie i wszystko idzie w dobrym, bo tak musi być, tak jest plan, nie? Dlatego musi być coś zrobione, żeby powstrzymać coś, żeby jak najwięcej przeszło, że jak, zanim dojdzie do rozdzielenia. Także już mamy tutaj przeznaczone nasze miejsca, nasze misje i działamy dla Was. Zostańcie zdrowi, kochani. Namaste.